A ile jest prawdy w tym, że jedną nogą byłaś już w postacie? 100 procent prawdy. Powiem ci zupełnie szczerze, i wiem, że zabrzmi to jak truizm, ale żaden sukces nie nauczył mnie naprawdę tyle, ile nauczyła mnie każda porażka. Biorąc pod uwagę to, jak dużo pracujesz, tak. jak intensywnie pracujesz, miałaś kiedyś takie poczucie, że jest cię za mało dla, dla dzieci. Wiesz, wspólnego mm -hmm. końca prawdopodobnie nie mamy tylko dlatego, że wymagałoby to pójścia do banku, ale <laughs> nie mamy na to czasu. Ja wbrew pozorom nie jestem typem wydającym na torebki mm. i buty. Ja wierzę, ufam, daje się prowadzić, ale wolę, żeby Bóg prowadził mnie. Bez bezpośrednio mm -hmm. za rękę, a nie mm, przez księdza, który nie wiem, kogo tą ręką dotykał. Startujemy z kolejnym odcinkiem podcastu Pudelka. Ja nazywam się Cezary Wiśniewski, a dzisiaj w studiu ze mną prezenterka telewizyjna, bohaterka najnowszego programu telewizyjnego Pokonaj Mnie Jeśli Potrafisz, Małgorzata Rozenek-Majdan. Cześć. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, czy wypoczęta jesteś? Po majówce czy po sezonie? Po majówce. Nie. Z wakacji wróciłaś? To co ty tam robiłaś? No, nadrabiałam wszystkie towarzyskie zaległości, więc było bardzo intensywnie, bardzo miło i cieszę się, że miałam taki napływ naprawdę tydzień zupełnie bez troski, prawie w ogóle bez treningu. A jak ty to wytrzymałaś właśnie? Jak mówię prawie w ogóle, to znaczy, że ominęłam jeden trening. Mm -hmm. Ale wiesz, w momencie, w którym masz treningi, a później masz cały dzień wolny i możesz robić wszystkie miłe rzeczy, których się nie mm -hmm. robiło przez ostatnie pół roku. To po prostu jest cudownie. A dla ciebie te treningi to jest. Czy na każdy trening idziesz z taką samą, wiesz, zawziętością, energią, chęcią przede wszystkim? Nie, nie, ludzie bardzo często popełniają ten błąd, że czekają na motywację i czekają na to, żeby im się zachciało. Albo denerwują się, że muszą się zmuszać do treningu. Ja uważam to za coś tak normalnego i to jest tak oczywiste, że trening. Do treningu trzeba się przekonywać, że po prostu przestałam się już na tym etapie nad tym zastanawiać i go robię, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy nie, i to jest ta różnica między motywacją a dyscypliną. Motywacja to jest coś, co przychodzi i odchodzi, a dyscyplina to jest coś, co jest z tobą przez cały czas. A to, że te treningi tak zaczęłaś ostro ćwiczyć, to właściwie z czego to wynika tak najbardziej? No bo wiadomo, że zdrowie, że sylwetka, może nie wiem, chęć pokazania Polką, żeby wstały z tych kanap. A i Polakom też, żeby też ich zachęcić? Czy jaki jest to ten najważniejszy wiesz, aspekt w, to, w Twoim ja przypadku? Ja myślę, że jeżeli chodzi o trenerki, które powinny motywować Polki, to mamy naprawdę świetną obsadę i świetną reprezentację i dziewczyny robią naprawdę niesamowitą pracę. I to nie myślę oczywiście o tych dwóch głównych, ale też jest sporo osób, które w swoich mniejszych społecznościach również robią świetną pracę. Moją motywacją było to, że ja Potrzebuję celu do treningu. Znaczy, zdrowie oczywiście jest istotne, ale przestało mnie motywować albo nie było dla mnie wystarczającym celem ładne ciało. To znaczy, to mhm. nigdy nie było moim celem tak Czyli naprawdę. Czyli to, to, to nie jest takie puste w Twoim przypadku. Bo znaczy... Ja zauważam niestety taką tendencję, że coraz więcej osób jak chodzi na siłownię, czy w ogóle ćwiczy w domu, to tylko po to, żeby, żeby się tym ciałem chwalić i żeby to ciało mieć. I... Wiesz, nie ma w tym nic złego. Każda motywacja do tego, żeby właśnie ruszyć się z kanapy, czy żeby wprowadzić trochę ruchu do swojego życia, zawsze procentowo dla naszego zdrowia jest dobra. Więc niezależnie, czy naszą motywacją jest bikini, fitness, czy Ironman, zawsze to jest Lepiej niż w ogóle się nie ruszać. Natomiast ja na pewno chciałam jakiegoś celu większego, który będzie bardziej znaczący. Chciałabym zrobić coś, co wydawało mi się nieosiągalne. Bardzo mi się podoba idea tego, że. Porywam się na rzeczy, które są bardzo trudne. Im coś jest trudniejsze, tym lepiej, bo wtedy wydaje mi się, że to jest warte tego wysiłku. Bo jeżeli mam wstawać codziennie o piątej, jeżeli mam robić długie treningi, jeżeli mam w jakimś sensie. Przemeblowywać swoje życie, to, to wolałabym, żeby to było dla czegoś więcej niż tylko dla ładnego ciała. No właśnie, na pewno te treningi też zostały motywowane tym programem, który tak. teraz jest w telewizji. Obejrzałem sobie dwa odcinki, ale zanim troszeczkę o tym porozmawiamy, to dzisiaj wrzuciłaś zapowiedź. Nie tak. wiem, czy kolejnego odcinka, czy po prostu jakiś wstęp do tego programu. Pierwszy komentarz, jaki tam się pojawił. Stare, głupie, perfidne babsko. Naprawdę? To chyba tak. nie zdążyłam tego skasować. A kasujesz? Czyli kasujesz te komentarze? Zdarza mi się kasować. Tego typu komentarze, tak. I bardzo dobrze. Ale wiesz co, chciałem, żeby właściwie to stało się troszeczkę początkiem tematu, który chciałem, chciałem z tobą poruszyć, bo był taki okres w twojej medialnej karierze, kiedy ty wdawałaś się w te dyskusje, kiedy tak. kłóciłaś się z tymi ludźmi, ty się po prostu z nimi kłóciłaś. Tak. Robiłaś sobie z nimi czasem bekę no i dawałaś pożywkę mediom do tego, żeby te artykuły powstawały. Od pewnego czasu tego nie robisz. Dlaczego? Wiesz co? Po pierwsze, mam wrażenie, że nawet nie, nie muszę się kłócić, żeby artykuły na ten temat powstawały, bo zauważyłam taki mechanizm wyprowadź mnie z błędu, jeżeli tak nie jest że na 200 pozytywnych komentarzy pojawią się dwa złe i artykuł powstaje na temat tego złego komentarza. Bardzo często tak jest. Kiedyś wydawało mi się, żyłam w takim przeświadczeniu, że Będę w stanie wytłumaczyć e, swój punkt widzenia. Wierzyłaś. Wierzyłam głęboko w to, że każdy zasługuje na to, żeby z nim porozmawiać, że ludzie robią to po to, żeby e, nawiązać z nimi interakcje albo chociażby po to, żeby e, im odpowiedzieć. E, teraz, realnie, nawet gdybym tak chciała, bo to nie jest tak, że postanowiłam nie odpowiadać, tylko teraz nawet naprawdę nie mam na to czasu. A teraz odpowiadasz na te miłe. E, teraz staram się. Dziękuję Tak, wiesz <laughs> dlaczego? Bo tak pomyślałam, że e, Kładźmy nacisk na to, co jest pozytywne. Całe moje mm -hmm. życie jest o tym, żeby szukać jasnych stron. Całe moje życie jest o tym, żeby szukać e, pozytywów. Więc w tych komentarzach też staram się, bo wiesz, że był taki moment, że sama się na tym złapałam, że osoby, które do mnie piszą super, Pani Małgosiu, albo fajnie, albo to jest naprawdę miło, ich komentarze zostawały bez odpowiedzi, bo ja skupiałam się na tych, które były złe, bo chciałam temu komuś e, wytłumaczyć. A wydaje mi się, że. Tego typu komentarze nie zasługują na uwagę, natomiast to, że ktoś poświęcił swój czas i pisze dziękuję, albo to jest fajne, albo super robota, to właśnie takim osobom powinnam dziękować. Yy, powiedz, bo ten program, w którym teraz jesteś gwiazdą i yy, te konkurencje, czy ty je yy, wcześniej akceptowałaś? Nie. Ja nie wiem, jakie konkurencje zostaną przede mną postawione, i nie wiem, kto będzie moim przeciwnikiem. Ale ankietę wypełniałaś? Czego się boisz, czego e, nie? Zupełnie szczerze nie. Jedyne, co, o co bardzo prosiłam, to to, żeby nie było prędkości takiej znacznej prędkości, bo tego się panicznie boję i wiedziałam, że po prostu gdybym był odcinek o rajdach, mm -hmm. to pewnie on by nie powstał. Ale też gdyby mnie zapytano. To też mam lęk wysokości, a jednak. Ja Dałaś nie, rady. Tak, w jakimś odcinku widziałeś, że, że jakoś się przemogłam. Tak naprawdę, ja jestem osobą, która nie szuka ekstremalnych doznań. Jestem osobą, która lubi spokojne, poukładane życie. No, błagam cię. Nap naprawdę. No, no obejrzyjcie drodzy Państwo <laughs> dwa odcinki chociaż. Ten drugi, jak wspina się, ręce tak. zamarzają, ona się wspina po prostu. Ale jestem też osobą, która nie ucieka od trudności, nie ucieka od wyzwań. To jest jedna z takich cech, którą bardzo w sobie lubię. Po prostu jak coś się dzieje. To ja jestem tym typem, który staje i mówi mm -hmm. okej, okay, zmierzę się z tym, nie wiem, czy wygram, ale zmierzę się z tym. I to dotyczy wszystkiego, nie tylko sportu. A powiedz mi, czy w momencie, bo taki był przekaz medialny, że kiedy rozstawano się z tobą, kiedy rozstawałaś się właściwie z redakcją Dzień dobry TVN, to już z góry wiedziałaś, co będziesz w tym tvn nie robić. Wiedziałaś, będziesz miała własny program, ale czy widziałaś, to będzie właśnie taki program, czy już wtedy rozmowy się były toczone na ten temat? Wiedziałam, że na pewno będziemy razem kontynuować współpracę mm -hmm. i to było dla mnie bardzo ważne i też było ważne, żeby to był program, który pozwoli mi po prostu być mną i który pozwoli um, pokazać ludziom to, że ja nie jestem tą sztywną panią, którą po projekcie Lady yy, dużo osób tak mnie widziało, tak mnie mm -hmm. postrzegano. No, ale chyba każdy miał, przynajmniej ja takie miałem odczucia, że no, ty się nie boisz w sumie niczego. Więc ja, co ty chciałaś inaczej. tutaj udowodnić? Wiesz, jeszcze ja, bardziej. To ja się boję wszystkiego, ale jestem w stanie się przełamać. To jest, i myślę, że. O to chodziło, żeby pokazać, że normalna kobieta, jaką ja jestem, mama trójki dzieci w różnym wieku, więc mająca różne ich przeżycia w głowie, np. Stasiek, teraz idzie na studia, Tadek do liceum, Henio kontynuuje przedszkole, więc że taka normalna osoba jak ja jest w stanie właśnie skoczyć z 250 metrów to oznacza i to jest symbol bo to oznacza że każda z nas jest w stanie się przełamać o tym był ten program No właśnie a co twoi synowie myślą o tych twoich ekstremalnych zachowaniach pomysłach w tym programie co się wiesz wyobrażam zastanawiam się czy na przykład Stanisławita Tadeusz też byliby w stanie za te kilka lat albo naście zdecydować się na coś takiego czy oni są tak samo na przykład odważni i wiesz, łakną tej te, te adrenaliny po prostu od życia. Staś na pewno nie. Stasia jest osobą, która nie uważa tego typu doznań za potrzebne. Nie, oni są bardzo dumni. Wiesz, my mamy taką relację w domu, że jestem naprawdę bardzo rozpieszczona przez moich panów tak, takim zrozumieniem, wsparciem mhm. i też oni są po prostu dumni z tego, co, co ja robię, ale nie są jakoś wybitnie, przesadnie zainteresowani. To jest trochę tak, że ja wracam na przykład po y, pływaniu w Bałtyku y, i Tadek mnie pyta, mamo, co dziś robiłaś pracy, a pływałam w Bałtyku, to był mhm. styczeń, a Tadek Okej, okay. jest rozmowy. I tak, i to nie jest, że oni żyją moimi medialnymi przygodami, oni jednak widzą we mnie mamę i głównie rozmawiamy o tym, co jest w szkole jakie mamy plany. To, to są nasze rozmowy. One nie dotyczą na, mojej wiesz, działalności medialnej. A teraz dopytam, bo y, często też ludzie po prostu w komentarzach y, zadają Ci takie pytania, a właściwie nawet nie pytania, ale po prostu krytykują z góry, że Ty wykorzystujesz dzieci do tego, żeby ci nagrywały na wakacjach i na wyjazdach. E, czasem tak jest. Wykorzystywanie My... to jest duże słowo, za duże uważam w tym przypadku, ale y, wiesz, w jakim stopniu Twoi synowie robią to z chęcią, a w jakim stopniu czasem mówią, mamo, ej, stop. E, moi synowie mają taki Komfort w swoim życiu, że gdyby naprawdę powiedzieli stop, to by ten stop był. Tak naprawdę na wakacjach głównie nagrywa mnie mąż, czego nienawidzi i on jedyny nie ma tego komfortu. Bardzo tego nie lubi. Moi chłopcy, hmm, chyba myślę, że tak jak dzieci w normalnych rodzinach. Nie czułaś, że, że, żeby mieli tego dosyć, rozumiem? Nie, to jest, wiesz, taka, wyobraź sobie sytuację, jesteś niemedialną rodziną i po prostu mama prosi syna mhm. żeby nagrał ją jak stoi czasem pojawiają się takie rolki na Instagramie bardzo mnie to śmieszy jak pozują mamy no to właśnie no to tak y, trochę u nas wygląda y, ale to nie jest tak ludzie bardzo często przeceniają y, też czas który temu poświęcam mhm. to nie jest tak że to trwa, teraz stań tu, teraz się przejdź, uśmiechnij się, nagraj to jeszcze raz. To są wszystko chwile łapane tak od niechcenia, po prostu łapane w trakcie wakacji, gdzieś wchodzę, on nagrywa i wiesz. No właśnie, bo ty wspomniałaś, wspominałaś właściwie w wielu wywiadach, że ludzie tylko, uważ... ludzie sobie tak mówili, że ty pokazujesz całe swoje życie, że je sprzedajesz, a prawda jest zupełnie inna. Natomiast tutaj kwestia tego, czy ty na przykład potrafisz odłożyć ten telefon, wiesz, a, nie używać go. No, i, I spędzić te kilka godzin z, z ludźmi obok których jesteś, wiesz o co chodzi. Dzieje się tak bardzo często przez ostatnie pół roku, a nawet więcej, ten telefon. Bardzo często był odkładany, no, no chociażby nawet nasza Majówka przecież e, tak niewiele publikowałam w tym czasie i było mi z tym naprawdę bardzo dobrze. E, czy czas programu, kiedy ja mhm. jestem rzucona naprawdę w bardzo ekstremalne sytuacje i to jest ostatnia rzecz, o której wtedy myślisz, I jeżeli e, nie ma ze mnie osoby odpowiedzialnej za moje social media, a to się bardzo rzadko zdarza, to pewnie bym, e, pewnie bym nie nagrała m, tych materiałów. Ja nawet wtedy, kiedy ludzie myśleli, że postuję bardzo dużo ze swojego prywatnego życia, zawsze miałam poczucie, że to jest okruch. Mm -hmm. A wracając jeszcze do sprawy. Dzień dobry, TVN, bo to chyba nigdy jeszcze nie zostało poruszone. Czy ty dziwisz się, że osoby, które razem z tobą zostały no, tak. Mówmy, zwolnione, że mają do tej pory jeszcze żal, że taka sytuacja miała miejsce. Mówię o Ani Kalczyńskiej, o Andrzeju Sołtysiku. Wiesz co, ja jestem taką osobą, która zdecydowanie patrzy w przód. Ja staram się nie analizować przeszłości, a już na pewno staram się nie, nie analizować innych. Mhm. Ja jestem egocentryczką i nigdy nie udawałam, że jest inaczej. I Myślę, że głównie skupiam się na tym, co ja przeżywam, co ja mam dalej zrobić i, i tak to zostawmy. A myślisz czasem o sytuacji, w której telewizja nie będzie miała na ciebie pomysłu? Myślę, że jest bardzo dużo nowych mediów, wiesz? I myślę też, że. Ta kreatywność, ten pęd, ta chęć do tego, żeby próbować nowych rzeczy, mm -hmm. osiągać nowe rzeczy, że pozwolą mi się realizować na bardzo wielu płaszczyznach, co zresztą robię do tej pory. Ale myślę też, że telewizja potrzebuje sprawdzonych osób. I z jakiegoś powodu zaczęliśmy zbliżać się do standardów amerykańskiej telewizji, która wykorzystuje doświadczenie medialne swoich twarzy. Mm -hmm. Bo to jest jednak coś, czego nabywa się z, z czasem, występowania przed kamerą. Ty też zapewne pamiętasz siebie 10 lat wcześniej, a teraz zupełnie inaczej się przed tą kamerą czujesz, i tych, tego doświadczenia nie da się po prostu przekreślić. A dlaczego ty jeszcze nie masz TikToka? Właśnie dlatego, że jestem bardzo szczera wobec siebie i swoich odbiorców. Nie czuję TikToka. Okay. I nie chciałabym uczestniczyć w czymś tylko dlatego, że tak wypada, albo tylko dlatego, że wszyscy to robią. To jest trochę tak jak impreza, na której wszyscy się bawią i sobie myślisz, okej, okay, to jest fajna impreza, tylko ja jej nie czuję. Więc TikTok jest właśnie taką imprezą dla mnie. Nie mówię nie. Bardzo możliwe, że na tym TikToku się pojawię, ale jak na razie nie, mam, nie miałam do tego ani serca, ani przestrzeni. Czyli też nie Jeżeli już, to bardziej YouTube. Ale przeglądasz w ogóle TikToka nie. sama z siebie? A no właśnie tak bardzo rzadko. A twoi bliscy synowie na przykład? No bo to jest bardzo popularne wśród. Wśród młodszych osób. Nie, chłopcy By... są bardziej Instagramowo-YouTubeowi okay. zdecydowanie. Pytam o te treści, które się pojawiają, no nie tylko oczywiście na TikToku, bo teraz o różne słabe, kontrowersyjne treści jest łatwo na każdej platformie, ale m, czy Ty jakieś zakazy w ogóle dzieciom kiedykolwiek wprowadzałaś na, na różnego rodzaju. Nie mówię tutaj, nie, nie myślę o stronach dla dorosłych, tylko po prostu nie, no na oczywiste. pewnego rodzaju treści no, wzbudzające bardzo duże kontrowersje, jak na przykład. Opowiadanie o zarabianiu w, na stronach dla dorosłych. Czy promocja co, czegoś takiego? Moi chłopcy do pewnego wieku mieli tak zwany kod rodzicielski, że były okay. pewne słowa, które, które trzeba było wpisać i mm -hmm. treści, które są przypisane, nazwijmy to do tych hashtagów czy do tych haseł, nie były im wyświetlane. Ale ja też głęboko wierzę w to, że oni poprzez rozmowę, poprzez to, jak my żyjemy, poprzez to, czym się interesują, że nie sięgają. Takie treści, bo po pierwsze w szkole um, dużo czasu spędzają, później na zajęciach pozalekcyjnych i oni tak naprawdę mają limit godzinowy korzystania z telefonu, czas mhm. przed ekranem. I oni oczywiście mogą sobie ten czas przed ekranem sami um, układać, ale nie sądzę, że gdyby. Wiedzieli, że mają jeszcze tylko godzinę, a na przykład interesują się jakimiś youtuberami, którzy mm -hmm. robią jakieś dziwne rzeczy, ale takimi przyzwoitymi, bo, bo ich oglądam, to nie sądzę, żeby wtedy wybierali jakieś zakazane treści. Biorąc pod uwagę to, jak dużo pracujesz, tak. jak intensywnie pracujesz, miałaś kiedyś takie poczucie, że jest cię za mało dla, dla dzieci? Wiesz co, to jest tak, że są dwie najważniejsze role mojego życia. Pierwsza to jest. Bycie mamą i zdecydowanie jest to e, najważniejsza, najbardziej satysfakcjonująca i najtrudniejsza rola, którą mi przyszło e, robić. E, ale druga to jest oczywiście praca, która w jakimś sensie jest dla mnie e, ważna. Tylko, że ja dzielę swój czas na mnie służbową mhm. i mnie prywatną. I ja już nauczyłam się wiele lat temu m, stawiać granice pracy. To znaczy Jedyne co cierpi przez to, że ja dużo pracuję, jestem aktywna, też sięgam po nowe wezwania, to jest moje życie towarzyskie, bo to jest rzecz, z której mi najłatwiej zrezygnować. Natomiast bardzo ciężko się do mnie dodzwonić po godzinie 18-19. Ja bardzo pilnuję tego, żeby popołudnia były w domu, ja bardzo pilnuję tego, żeby... Mm, Kąpać mojego najmłodszego syna, żeby z nimi spędzać wieczory. I trochę też jest tak, że ja wcześniej wracam do domu niż chłopcy, którzy na przykład jak mają Angielski, to wracają nawet i o godzinie 21 do domu, więc. Y to jest tak, że nie mam poczucia, że nie dopilnowuję mm. chłopców. Byłoby mi bardzo trudno i na pewno nie żyłabym tak intensywnie, gdybym miała takie poczucie. To jeszcze dopytam, skoro rozmawiamy o, o chłopcach, z czego wynika fakt, że Stasiek i Tadek są ochrzczeni, a Henryk nie? Z tego, że moment, w którym. Stasio miał chrzest i Tadek miał chrzest, a dokładnie wtedy, kiedy Tadzio miał chrzest, to był taki moment, w którym my zaczynaliśmy odczuwać w sobie niezgodę na to, co dzieje się um, z stosunkiem kościoła hierarchicznego mm -hmm. do um, np. społeczności LGBT czy dla, do metody in vitro. Bardzo trudno jest po wielu. Ciężkich, niemiłych i nieprawdziwych i niesprawiedliwych słowach hierarchów uczestniczyć w tej wspólnocie, ale to nie ma wpływu na to, jak my wierzymy. My ciągle mamy bardzo bliską relację z Bogiem, i tylko nie potrzebujemy do tego. Menadżerów. Ale to też jest dojrzałe, żeby tak powiedzieć wprost. Bo niektórzy mam wrażenie, że wstydzą się po prostu tego, że okej, okay, nie uczęszczają, nie praktykują na przykład, krytykują pewnego rodzaju zachowania duchownych, ale wprost nie, też nie powiedzą, że tak wierzę, ufam. Ja wierzę, ufam, daje się prowadzić, ale wolę, żeby Bóg prowadził mnie bez, bezpośrednio mhm. za rękę, a nie mm, przez księdza, mhm. który nie wiem kogo tą ręką dotykał. Ja miałem takie poczucie, że kiedy ty zaangażowałaś się w sprawę in vitro promocji i walki o to, żeby ta metoda była refundowana w naszym kraju, to ja się spodziewałem, że to wszystko dąży do tego, że ty chcesz wystartować w wyborach. I to były, tak mi się zdawało przynajmniej, że to będą teraz te najbliższe wybory do europarlamentu. Na listach cię nie ma. Nie ma mnie na bla? listach. Um... Bardzo ważnym jest dla mnie teraz moje społeczne zaangażowanie. Jesteśmy w trakcie kolejnego projektu. Uważam, że jeszcze bardzo dużo mogę zrobić z tej pozycji, na której jestem. Z tej pozycji mój głos jest czasami donośniejszy. Czy sprawczy bardziej, to się okaże mhm. w ciągu najbliższych paru lat, ale uważam, że w polskiej polityce potrzeba kobiet. Kobiety inaczej postrzegają sprawy społeczne, inaczej patrzą na pewne rzeczy i wyrównanie tej liczby kobiet i mężczyzn zaangażowanych politycznie jest ważne. Jest ważne dlatego, żeby polska rodzina, polskie kobiety miały reprezentację, która rozumie ich potrzeby. A czy uważasz, że Polska jest gotowa i czy na przykład większość społeczeństwa chciałoby, żeby prezydentem była kobieta? Myślę, że przypadki kobiet premierek pokazują, że my wbrew pozorom jesteśmy na to gotowi. Mhm. Dużo bardziej niż na przykład Stany Zjednoczone, które z jakiegoś powodu nie chcą zagłosować na kobietę prezydentkę. My mamy wiele przypadków premierek, które były. Zauważalne, które głośno mówiły, które były liczącym się głosem w swoich partiach, które przewodniczyły swojemu środowisku politycznemu. Więc myślę, że Polacy, wbrew pozorom, nie determinowaliby wyboru poprzez płeć. Mhm. To na pewno byłby jeden z powodów, dla których by się zastanawiali, czy tak, czy nie, ale nie byłoby to decydujące, mam wrażenie. A myślisz, że z łatwością przyszłoby ci zebrać 100 tysięcy podpisów? Pod moją kandydaturą? Mhm. Um, nigdy o tym nie myślałam, nigdy tego nie planowałam. Mm, gdyby trzeba było, na pewno znalazłabym sposób do tego, żeby y, to osiągnąć. Po prostu ciężką pracą, bo tu nie ma żadnej magii. E, polityka to jest ciężka, codzienna służba, to jest wychodzenie do ludzi, rozmawianie z ludźmi, e, słuchanie, gdzie są ich problemy i staranie się znalezienia na te problemy rozwiązania, ale nigdy nie myślałam o tym konkretnie. wiesz. Udało mi się i środowisku, z którym współpracowałam, zebrać ponad 500 tysięcy głosów w ciągu wymaganych trzech miesięcy. Oczywiście to była ustawa, która zakładała przywrócenie refundacji metody in vitro, ale mm, myślę, że gdybym się na poważnie tym tematem zajęła, to… Dawaś, dałabyś radę. Jest do zrobienia. Jest to do zrobienia, oczywiście. To pokazują też… Badania innych osób, które takie podpisy zbierają, bo Polacy, wbrew pozorom rozumieją bardzo dobrze, o co się ich prosi. Mhm. To znaczy, jeżeli mówisz, to nie jest głos poparcia dla mnie, to jest twoja szansa, którą ty mi dajesz, do tego, żeby mogła wystartować w debacie publicznej. Wbrew pozorom takie podpisy zbiera się czasami łatwiej niż pod niektórymi ustawami. To jeszcze pozostając w temacie polityki, ale go kończąc, kogo byś widziała na, 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 na miejscu premiera tego kraju, premiera. jeśli chodzi o Premierkę. Um, ale poczekaj, czy mówimy teraz o wyborach, bo rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich. Tak, dokładnie. A, I mówiliśmy o pozycji kobiet w polityce, tak. a kogo byś widziała na, na pozycji właśnie prezesa Rady Ministrów z kobiet aktualnych, które, które znasz na przykład? Barbarę Nowacką. Dlaczego? Dlatego że jest niezwykle sprawna, niezwykle energiczna, ale ma też w sobie ogromną empatię i zrozumienie dla różnorodności różnych stanowisk. To znaczy jest w stanie zrozumieć osoby, którym bliżej do prawej mm -hmm. strony, ale też rozumie, i jest otwarta na osoby, które mają lewicowe poglądy. Jest niezwykle sprawcza. To w polityce jest bardzo istotne. To znaczy Umieć słuchać to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest wprowadzić to w czyn. I Barbara Nowacka ma zdecydowanie do tego ogromny talent. Też świetnie dobiera swoich współpracowników, osoby, z którymi działa i jest niezwykle zaangażowana w sprawę mhm. państwa. No właśnie, bo przez to, że angażowała się w sprawę in vitro, to poznałaś tych ludzi. Poznałaś mhm. wielu polityków, wielu aktywistów. Jak bardzo to środowisko, tak wiesz, z punktu widzenia tego, kiedy kamery są wyłączone, różni się od tego środowiska, z którym masz styczność na co dzień z show biznesowym. Politycy pracują dużo ciężej, naprawdę. Wbrew to, pozorom. Tak? Wbrew pozorom. Ja nie wiem, dlaczego zarzuca się politykom, że um, nie pracują ciężko. To znaczy, o ile show biznes pracuje wtedy, kiedy włączone są kamery, um, o tyle polityk pracuje 24 na dobę. Oni naprawdę wykonują kawał bardzo ciężkiej mm -hmm. pracy, bardzo często w takich niewdzięcznych, trudnych warunkach. Muszą być bardzo otwarci na wszystko, co słyszą, ale też niezwykle ostrożni, żeby nie dać wykorzystać swojej siły politycznej w jakimś celu zupełnie niepotrzebnym. Muszą też mieć ogląd takiej ogólnej sytuacji. To wymaga ogromnego skupienia. Naprawdę politycy to. Osoby, które ciężko pracują. Ja wiem, że teraz może powinnam powiedzieć, że jest inaczej, bo y, ogólnie społeczeństwo raczej myśli y, w drugą stronę, ale nie. Ja widziałam tych, z którymi ja pracowałam, y, z którymi jeździliśmy po Polsce, z którymi się spotykaliśmy w małych miejscowościach, w dużych miastach. To jest naprawdę ciężka praca. To żeby teraz nam nie zarzucono, mi żeby nie zarzucono, że jest to program polityczno-społeczny, to trochę show biznesu niech się tutaj pojawi. Jak jest z tym domem, który wynajmujesz? Bo to już niepodobno nie wynajmujesz od żony Wojtka Amaro, tylko od kogoś innego. Czy ty myślisz o kupnie tego mieszkania kiedyś? Myśmy nigdy nie wynajmowali go od państwa A, okay, Amaro. Tak, A, nigdy. nigdy. <laughs> państwa Amaro nie są właścicielami tego domu od jakiegoś czasu, ale prawdą jest, że oni ten dom stworzyli i tutaj wielkie gratulacje dla żony pana Amaro, dla pani Amaro, bo stworzyli piękne miejsce do życia mm -hmm. i my korzystając z tego komfortu, tego miejsca, będziemy teraz tworzyć swoje piękne miejsce do życia. Które już mam zaplanowane w najmniejszych szczegółach. A biorąc na przykład pod uwagę, no bo jak wyszły te informacje, że to już nie jest właśnie nieruchomość należąca do państwa Amaro, to pojawiły się informacje, że ta willa się sprzedała za niespełna 11 milionów złotych. Czy dzisiaj, gdy będzie przyszedł kupić takie mieszkanie, wyłożyłabyś gotówkę? Czy byłabyś w stanie wyłożyć tyle gotówki, żeby kupić mieszkanie? Wiesz, co. Ponieważ ja jestem bardzo rozsądną osobą i nie przesadnie zamożną, to gdybym miała te pieniądze, albo gdybym miała decydować, jak wydać te pieniądze, to wybudowałabym dom, który planuję wybudować, mm -hmm. i kupiłabym mieszkanie inwestycyjne. Okay. Bo nieruchomości to jest taka wartość, która na której się nigdy nie traci. Mm -hmm. I y, jestem w stanie bardzo komfortowo przy tych założeniach, które które mam zrobione, wybudować za kilka milionów złotych, naprawdę niezwykle komfortowy dom, a kolejne pieniądze bym wolała zainwestować. Ja nie jestem typem przejadającym swoich, swoje pieniądze. A czy to jest tak, że zainwestowała byś i zainwestujesz, a może już zainwestowałaś? Pytanie, czy na przykład chłopcy już mają mieszkania swoje? Mają, mają. Oczywiście to, to było takie weż, nasze pierwsze nasze pierwsze wydatki. Ja wbrew pozorom nie jestem typem wydającym na torebki mhm. i buty. Oczywiście kocham podróżować, kocham też konsumować pieniądze, ale my jesteśmy z Radosławem bardzo odpowiedzialną rodziną. Cała trójka rozumiem. Tak. I to jest, wiesz, mieszkania to jest pierwszy problem. Drugim są studia. Mhm. I nie dość, że szkoła chłopców też nie należy do najtańszych, szczególnie jeżeli masz ich trzech, ale zawsze wiesz, że to jest tylko rozgrzewka przed studiami. Właśnie zaczynamy ze Staśkiem teraz tą przygodę. Więc Czyli do Francji wylatuje tak. Tak. Kiedyś tak. rozmawialiśmy. A teraz siedzi w Berlinie. Jest właśnie przez tydzień w Berlinie w, w parlamencie Europejskim w oddziale niemieckim oddziale Parlamentu. Więc jak czasem ludzie mnie pytają o moje plany i ja mówię, że ja mam plany długoletnie, to ludzie myślą, że przesadzam. Mhm. Tylko ja tak naprawdę wiem, że za 5 lat będę miała kolejne czesne na studiach, za ileś kolejne, więc ja muszę robić długofalowe plany, więc. Więc jestem osobą rozsądną, jeśli chodzi Wiesz, o wydawanie. To dopytam w takim razie, kiedy te mieszkania kupiłaś? Kilka lat temu. I, m, za dzisiaj... gotówkę. Proszę bardzo. Czy dzisiaj jesteś jeszcze bogatszą osobą. Wiesz co, ja wiem, że temat pieniędzy rozgrzewa i. Ale wiesz co jest fajne? Bardzo fajne jest to, że jakby. Ja rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi, Polaków, może to denerwować po prostu, kto ile zarabia i tak dalej. Ale mnie podoba się to, że od pewnego czasu zaczęto wychodzić z takiego założenia. Gwiazdy, osoby publiczne, że mówią o tych pieniądzach, że się tego nie wstydzą. Wiesz co, tylko że te nasze pieniądze w naszym środowisku to są jednak cały czas. Niewielkie kwoty tak naprawdę. Mhm. Oczywiście, że żyjemy. Kłamałabym, gdybym powiedziała, że to nie jest łatwiejsze życie. Cieszy mnie to, że jak mój syn mówi, że jest organizowany taki wyjazd do parlamentu, on się, jakby nie muszę się zastanawiać, czy on może pojechać, czy zajęcia pozalekcyjne w prestiżowej nie wiem, szkole języka angielskiego. Wiem, że. Moje dzieci nie muszą podejmować takich wyborów mm -hmm. w zależności od budżetu. Ale to nadal są jednak rozsądne pieniądze, które tak naprawdę nie dają jakiegoś ogromnego poczucia, dożywotniego poczucia bezpieczeństwa. Więc mm. cały czas trzeba mocno pracować. Oczywiście, że trzeba, to jeszcze pozostając w tym temacie, jedno pytanie: bo to też tak akurat denerwuje ludzi i, i to widzę bardzo często że osoby zamożne, gwiazdy celebryci pobierają 800 plus, już teraz 800 plus. Ale dlaczego? No właśnie, nie wiem. Zadaję tobie to pytanie jakby czy ty widzisz w tym problem? Nie widzę w tym problemu, co więcej zachęcam każdego do tego, żeby pobierał coś co tak naprawdę odprowadził wcześniej w swoich podatkach. Wszyscy wiemy, że polski system podatkowy nie jest Najbardziej łagodny, mhm. szczególnie dla osób, które zarabiają najlepiej. I myślę, że to 800, które jest pewnego rodzaju, ono oczywiście zostało wymyślone po to, żeby wspierać dzietność. Kompletna porażka, jeśli chodzi na, o, o to pole. Natomiast jest to na pewno taka danina, która pozwala wielu dzieciom z różnych środowisk na przeżycie pewnych rzeczy. Mhm. Moje dzieci pobierają to świadczenie, ale ono jest w całości wypłacane na takie konto, z którego my po prostu nie korzystamy. I to jest taki. Nie wiem, takie konto, z którego będą mogło sięgnąć, na przykład na studiach po coś na uniwerek albo dodatkowe pieniądze. Na pewno nie pieniądze przeznaczone na przyjemności, absolutnie nie, ale w celach edukacyjnych. I na to samo konto wpływają też pieniądze od mojego taty, który od pójścia moich dzieci do szkoły a w systemie francuskim, do którego chodzą chłopcy, zaczyna się to w wieku trzech lat. Wysyła im takie ich okay. 500 plus. I to są takie żelazne pieniądze, których my nie ruszamy, nie konsumujemy, nie, nie dotykamy. Po prostu na lepszy start. Czy masz takie poczucie, że. Yy... Że jak ktoś występuje w Tańcu z gwiazdami, to już jest taki koniec jego medial telewizyjnej kariery, że to już jest takie, taki wiesz finał, zwieńczenie tego wszystkiego, co się robiło w telewizji, i teraz czas przejść tylko już do pracy na social w social mediach? Nie, nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że dla wielu to też będzie dopiero początek na przykład dużej telewizyjnej mhm. kariery. Myślę, że często to jest też taki dodatkowy. Dodatkowe doświadczenie, dodatkowy puchar. Absolutnie rozumiem ludzi, którzy po to sięgają. I myślę, że wszystko zależy od tego, jak pokierujesz albo jaki masz pomysł na swoją karierę. Możesz zrobić z tego przyjemny dodatek, możesz z tego zrobić odpowiedni boost, albo możesz efektownie zakończyć mhm. karierę A ile jest prawdy w tym, że jedną nogą byłaś już w postacie? 100% prawdy. I dlaczego to się nie wydarzyło? Bo dostałam lepszą propozycję z TVN-u. Nie żałujesz dzisiaj? Absolutnie skrytach. nie. Ja jestem dzieckiem tvn -u. Ja absolutnie utożsamiam się z wartościami, które TVN chce przekazać. Jestem bardzo dumna, że pracuję w tej stacji, więc to była wielka radość. A czy dla ciebie komfortem jest to, że nie pracujesz na etacie? Hmm. Wiesz, to, to, to jest takie pytanie, na które, które muszę rozebrać na czynniki pierwsze, mhm. bo ja mam wrażenie, że pracuję na czterech etatach. Naprawdę. I to, że nie mam etatu, który się rozpoczyna o godzinie ósmej, a kończy o godzinie 17, to nie oznacza, że, że tego etatu nie mam, ponieważ ja pracuję w różnych swoich działalnościach i pracuję codziennie. Wspomniałaś kiedyś o tym, że mm, nie widzisz absolutnie problemu w tym, że to ty zarabiasz więcej niż Radosław w, w waszym związku. Mm -hmm. mm. No, ale powiem ci, Radosław dostał podwyżkę. I <laughs> e, jakiś czas temu został pracownikiem miesiąca. O, no, proszę bardzo, gratulujemy. Ale e, powiedz mi, czy, m, czy faktycznie nie było nigdy takich sytuacji, że, e, że czułaś się lepsza przez to? Nie, to jest absurd. E, w ogóle... Jeśli chodzi o pieniądze, to bardziej mam wrażenie, że inni się temu przyglądają niż, niż my. My mamy e, wspólne wydatki w, i jakby nie patrzymy na to, jak to wygląda jednostkowo. A wspólne konta? Nie, wspólnego konta nie mamy, ale mamy takie. Tak, tak jasny podział tego wiesz, wspólnego mm -hmm. konta prawdopodobnie nie mamy tylko dlatego, że wymagałoby to pójścia do banku, a my <laughs> nie mamy na to czasu. Ale to jest tak, że wszystkie pieniądze na wszystkie wydatki decydujemy mm -hmm. o tych wydatkach razem. A czy 15 lat temu, gdyby ktoś ci powiedział, że będziesz dzisiaj no tak zamożną osobą, to uwierzyłabyś? Tak, zdecydowanie. Nawet dziwię się, że przyszło to tak późno. I z czego to wynika? Bo jesteś pracowita, oczywiście, ale czy coś jeszcze Twoim zdaniem? Nie, ja myślę, że moje życie. Ja pokierowałam swoim życiem dokładnie tak, jak pokierować należało. I mam teraz 45 lat. 1 czerwca je skończę. I muszę Ci powiedzieć, że cieszę się, jestem dumna z tego, jak ono wygląda, jak przeszłam przez te różne etapy w życiu. I tak naprawdę mam wrażenie, że najlepsze dopiero przede mną. I Cieszę się z tego bardzo, ale to, że dam sobie radę w życiu i że będę w nim szczęśliwa, to wiedziałam na pewno, bo jestem osobą, która ma wartości, potrafi żyć zgodnie z wartościami i też mam ogromne wsparcie w rodzicach, co wbrew pozorom jest bardzo, bardzo ważne. A co robisz w momencie, kiedy masz jakieś takie załamanie właśnie? Jakiś taki dołek spadek energii? No bo każdy człowiek miewa takie hmm. sytuacje. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, albo żeby to w jakikolwiek sposób nie było inkluzywne, mhm. ale ja sobie na to nie pozwalam. To znaczy, to jest tak, że jeżeli diagnozuję, że ok, jest, jest gorzej, źle się czuje. A w jaki sposób to diagnozujesz? No bo czujesz, że jest źle, okay. na przykład, albo czujesz, że jest trudno w pracy, czujesz, że coś się wydarzyło w życiu prywatnym. Nasz y, ostatni rok nie był najłatwiejszym rokiem w naszym życiu i. Y, było parę takich sytuacji związanych ze zdrowiem naszych najbliższych, było parę sytuacji związanych z pracą, że wymagało od nas takiego skupienia. Nie był to na pewno rok tylko radości i rainbow and sunshine. Tylko ja wtedy staram się po prostu się trzymać trochę. takiego cytatu Winstona Churchilla: Jeżeli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. I właśnie ja się wtedy nie zatrzymuję. Wtedy szukam ukojenia w sporcie, wtedy szukam takiej dyscypliny w powtarzalności zwykłych rzeczy, szukam sprawczości w małych rzeczach. Jak wybuchała wojna i takie miałam poczucie ogromnego lęku, strachu o moją rodzinę, o moje dzieci, o to, co się wydarzy ze światem, wiedziałam, że nie mam na to wpływu i wiedziałam, że nie mogę nic z tym zrobić, ale wiedziałam, że mam wpływ na to, jak zareaguję wobec. Ukraińców, na przykład przyjeżdżających do nas mm -hmm. do kraju, albo wiedziałam, że jeżeli jest trudno, praca idzie nie tak, jak myślałam, że powinna pójść, albo zdrowie naszych najbliższych niestety y, szwankuje, to wiesz, że możesz się skupić na tych rzeczach, które, na które masz wpływ. To bardzo pomaga. Takie poprzez powtarzalność czynności, na które masz wpływ, nawet jak robisz je niechętnie, powoduje, że Podświadomie odzyskujesz poczucie sprawczości, a to pozwala Ci się rozwijać. Więc jak jest taki trudniejszy moment, to staram się wtedy na nim nie skupiać, wbrew pozorom. Później sobie pozwalam. Mhm. Jak, jest, jak jest lepszy czas, przychodzi lepszy czas, to wtedy. Myślę, wow, to było trudne, ale przetrwałaś. To. Czyli słuchając tego wszystkiego, można powiedzieć, że w Twoim przypadku każde złe doświadczenie po prostu cię motywuje. Nie załamuje, a motywuje trochę do działania. Powiem Ci zupełnie szczerze i wiem, że zabrzmi to jak truizm, ale żaden sukces nie nauczył mnie naprawdę tyle, ile nauczyła mnie każda porażka. To znaczy, to jest trochę tak, że sukces rozleniwia. Sukces mhm. jest y trochę mieszający w głowie, w tym sensie, że oczywiście. Łatwiej się mu poddać, bo jest po prostu słodszy w smaku. Ale jeżeli realnie pozwolisz sobie na to, żeby zanalizować, przyjrzeć się porażce, to to jest jedyny rozwój. I tak naprawdę nie ma błędów, są lekcje. I jak głęboko w to wierzysz, to jesteś w stanie nawet z trudnego momentu wykrzesać dla siebie bardzo dużo dobrego, przez co wtedy nie żałujesz, że to się wydarzyło. Ale oczywiście mówię o takich doświadczeniach. Mm, jakby w granicy normalnych, trudnych doświadczeń, bo akurat życie oszczędziło mnie od wielkich tragedii. Wspomniałeś o tym, że wbrew pozorom ty nie wydajesz dużo na markowe ciuchy, torebki i tak dalej. A ile jest prawdy w tym, że ty masz podróby? Kiedyś Zero. ktoś mi na mieście powiedział, że ty nosisz podróby. Ja trochę... To bardzo niemiło ktoś tak powiedział, nie bo jest dalej. to absolutnie nieprawda. Co więcej, ja patrząc na to, co noszę, to widać, że noszę Stosunkowo mało e, mhm. rzeczy takich bardzo markowych, ale każda z tych rzeczy została kupiona przeze mnie, albo dostałam ją od męża, i z każdej z tych rzeczy bardzo się cieszę, co więcej, z każdą z tych rzeczy mam e, takie miłe wspomnienie, takiej dumy, że sama sobie e, ciężko na to zapracowałam, albo mój mąż, który na to ciężko zapracował, e, sobie na to pozwolił. Nie, nie mam ani jednej e, takiej rzeczy i nie wiem, skąd słyszałeś takie rzeczy, bo szczerze mówiąc, ja tego o sobie nie słyszałam. No ale mamy rozwiane wątpliwości. Zmierzając ku końcowi, te urodziny niebawem przed Tobą, 45. Tak. Czego ty byś sobie życzyła? Jaki najlepszy prezent wymarzony, jaki wymarzony prezent, jakiego oczekujesz po prostu na te urodziny? Wiesz co, ja co roku od kilku lat mam taki idealny scenariusz tego, jak powinny te moje urodziny wyglądać i zawsze jest to najspokojniejszy dzień naprawdę w ciągu roku. A to jest Dzień Dziecka. To, to jest to Dzień trudno. Dziecka, więc moi chłopcy mają, do pewnego momentu świętujemy ich Dzień Dziecka, szczególnie od czasu jak się urodził Henio, więc wiadomo, że świętujemy go bardzo... Bardziej hucznie niż jak chłopcy, którzy są nastolatkami, by go obchodzili. A później po południu świętujemy moje urodziny i one najczęściej wyglądają tak, że ja po prostu tego dnia nie pracuję, nie robię nic. Siedzę z rodziną. Jestem bardzo szczęśliwa, oni dają mi kwiaty, bo wiedzą, że kocham kwiaty. I, i tak to wygląda. Wiem, że w tym roku mój mąż planuje, bo już. Przyznam się, że podsłuchałam, niechcący, bo naprawdę niechcący, jak rozmawiał i planował, że wyjeżdżamy na, do Nowego Jorku, więc bardzo możliwe, że po prostu będę w Nowym Jorku. No to tego ci życzę, bo no i chyba tego chcesz. Chcę. Tak. tak, to, żeby wszystko super się udało. mogło się bardzo dziękuję za obecność dziękuję bardzo. i do zobaczenia. Trzymam kciuki za kolejne wyzwania. Dzięki. Na... Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.